Jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany. Święty Anselm z Canterbury, 20 kwietnia, czwartek. Witamy Was, moi drodzy. W czwartek jest to też dzień urodzin Bogusi brata, mojego szwagra Przemka i też imiennika. Jeżeli mogę Was o to prosić z Bogusią, to prosimy Was o krótką modlitwę w jego intencjach. A teraz, jak co dzień, dzięki łasce Bożej, dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Nie licz i nie oglądaj ran swoich. Licz i raduj się duszami, które radujesz wraz ze mną. To jest Twoja chluba i radością i dorobkiem Twojego życia na ziemi. Ojcze, lękam się moich słabości. Nie lękaj się Twoich słabości. Wszak przy boku wszechmocnego Króla jesteś, który osłania Cię i podnosi i uposaża we wszystko, co jest potrzebne, by zwyciężać. Jezu, czy Ty o mnie walczysz? Są chwile, w których walczę z szatanem o Twoją duszę. Niejednokrotnie z szatanem, który zwodził kogoś, a teraz atakuje Ciebie, bo przeszkodziłaś mu prowadzić jego dzieło zniszczenia. Bądź pełna otuchy w takich chwilach, choć cierpisz ucisk i ból, bo są one oznaką, że właśnie teraz uwalniana jest czyjaś dusza od zagrożeń iluzją i jadem piekła. Twoim powołaniem jest ekspiacja i w taki sposób ona się wypełnia z dnia na dzień. Z psalmu 41, wers od 2 do 4. Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu. W dniu nieszczęścia Pan go ocali. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. Pan go pokrzepi. Kropka. Dziękujemy za wysłuchanie, za Wasz czas i za modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, Marny Pyłek. I Bogusia, żona Przemka.